Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pograne. Dzisiaj z wyścigami w roli głównej. Jest obok mnie Gosia Ardest, najszybsza kobieta świata. Kobieta, a jak Europy, to będziesz najszybszą kobietą świata. Life is a race, to twoje motto, tak, bardzo właśnie, ważne. Moje motto, życie to wyścig. Oprócz tego jesteś prowadzącą u nas w Onecie programu Autoświat Go. Zaskakująco program motoryzacyjny, wyobraź tak, sobie. Pomyślałem, że to jest rzeczywiście jakiś paradoks, ale zanim my pogadamy, jeszcze przedstawię mojego kolegę Bartka, któremu nie wiem, czy mogę... Cześć. Cześć. Przeszkadzać. Bardzo się cieszę. Bądź z nami. Ten człowiek nad nami czuwa i to jest bardzo, bardzo ważne. Czuję się bezpiecznie, a my zaraz będziemy się... Ścigać? Ścigać. Skąd wiedziałeś, że będziemy się ścigać? F1 2018, tą grą się zajmiemy, ale zanim to nastąpi, ja... Chcę z tobą porozmawiać na temat motoryzacyjny, na temat twojej kariery, która jest karierą niezwykłą dla zwykłego Polaka Szaraka, dla mnie, bo przeczytałem nazwę wyścigów, w których ty teraz bierzesz udział i powiem ci szczerze, tak wielu niepasujących do siebie liter dawno nie widziałem. Nie widziałem, no. Powiem ci tak, w motorsporcie jest tak, że generalnie są zbitki wyrazów bardzo dziwnych, czy to serie wyścigowe, czy to samochody, nazwy samochodów, także no może być to taka terapia szokowa na sam początek, ale jak już potem siedzisz, jedziesz, to... Czyli w sezon 2018, gdzie można cię zobaczyć? To są Mistrzostwa Europy, GT4 European Series. GT4 European Series, proszę państwa, i Gosia Ardest w swoim Audi. Tak, w moim Audi R8 LMS GT4. Bardzo dziękuję. Mój Fiat 126P stoi zaparkowany pod studiem, ale powiedz mi kilka technicznych informacji na temat twojego auta. Ile ten pojazd ma koni? No ten pojazd koni ma bardzo dużo, bo jest to niecałe 500 koni, dokładnie 495. Masa pojazdu to jest coś ponad około 1400 kg, plus minus doważenie w zależności od wagi kierowcy, czy od wagi drugiego kierowcy, bo cała seria polega na tym, że samochód dzielę z innym zawodnikiem. Wyścigi są godzinne, w związku z czym pierwsze pół godziny jadę ja, drugie pół godziny jedzie mój współteamnej. Ale kolejność może być wymienna, że on wysiada i mówi, Gośka, ty jesteś do końca, ty jesteś w lepszej formie, masz nerwy ze stali. Powiem ci tak, plus jest taki, że wyścigi są dwa i zawsze jedno z nas ma szansę ten wyścig zacząć. Tak. Czy jeździsz mężczyzną? Tak, z mężczyzną. Czy on się na przykład denerwuje, jak ty osiągasz lepsze wyniki? Bardzo. Jak znosi to jego ego? Wiesz co, jest ciężko. Generalnie na początku sezonu Cedric, to jest jego imię i nazwisko, Cedric Freiburghaus, także też ma tutaj... Baden, guten tak. Powiem ci, był kierowcą bardziej doświadczony na początku tego sezonu, ponieważ w tej serii, właśnie w GT4 European Series, on startował już 3 lata, a to jest mój pierwszy rok w samochodach klasy GT. Bo poprzednie 3 lata spędziłam w monomarkowym pucharze, w pucharze Audi Sport TT Cup, jeżdżąc przednio napędówką, właśnie pucharową TT-tką, jak sama nazwa serii wskazuje. Także ten rok to taki naprawdę ogromny przeskok. Przełomowa historia. Przełomowa. Dla ciebie. Słuchaj, w poprzednim sezonie TT-tka miała 330 koni, w tym sezonie jest to tych koni 495. No dobra, a gdzie będzie Ardest w najbliższych sezonach? Czy ty sobie siadasz, myślisz, kurczę, blade, ja już niedługo będę się ścigać tam właśnie. Tak, znaczy generalnie cel mam jeden, są to DTM-y. Kiedyś była Formuła 1, jeżeli do tego dążysz, no. Była to Formuła 1, która no cały czas jest takim marzeniem z tyłu głowy, czymś, co napędza, nakręca, motywuje. Aczkolwiek no niestety takie są realia jeszcze w polskim motorsporcie, że... No to wszystko kosztuje. I problem, żeby dojść do Formuły 1, wiesz co, wielu osobom wydaje się tak, że jest karting, potem długo, długo nic i nagle bęk, magia, niesamowite wydarzenie, ktoś jest w Formule 1. A to tak nie działa, bo między kartingiem a Formułą 1 są po prostu te ciężkie, przepracowane lata w juniorskich seriach wyścigowych. Czyli możemy to porównać do kariery piłkarza trochę, że jest ta siódma liga, szósta, piąta, wiesz co, wchodzisz coraz wyżej i coraz wyżej. Możemy to porównać, ale wydaje mi się, że to porównanie... No nie jest aż tak miarodajny, ponieważ żeby zacząć grać w piłkę nożną, potrzebujesz mieć piłkę, buty. I korki i ewentualnie boisko. Tak, no i boisko. Mhm. No a żeby zacząć się ścigać, no to jest sprzęt, są opony, są przeróżne podzespoły, które się zużywają i wymagają wymiany. Jest też twoje przygotowanie fizyczne. Czyli bez sponsora ani rusz. Bardzo ciężko. Tak jest, jak jesteś młodym człowiekiem i rozwijasz się, że masz swoich idoli. Tak. Kto jest takim gościem, którego może już poznałaś albo chcesz poznać, z którym po prostu jak on ci przybije piątkę albo da podpisaną rękawicę albo czapeczkę, to ty po prostu uciekniesz, schowasz się, zaczniesz szlochać i będziesz mówić, że spełniłaś swoje marzenie. No to powiem ci tak, moje marzenie, jeżeli chodzi o właśnie poznanie idola, zostało już zrealizowane, spełnione, bo takim no bardzo ważnym dla mnie człowiekiem, ideałem, idolem, kierowcą po prostu kompletnym jest no niewątpliwie Robert Kubica.
I wyobraź sobie, że w zeszłym roku, jak startowałam podczas 24-godzinnego wyścigu w Dubaju, to po pierwsze startowałam w tym wyścigu razem z Robertem Kubicą, no nie w jednym samochodzie, on jechał wtedy Porsche'ówką, jechałam Seatem, Leonem Racerem. Po drugie, zajęłam trzecie miejsce podczas tego wyścigu. I kolejna rzecz, było to w moje urodziny. I w moje urodziny poznałam Roberta Kubicę, do którego podeszłam. Po prostu czaiłam się, chodziłam z jednej, z drugiej strony. No i finalnie Robert zauważył mnie i moją menadżerkę. No i tam Gosia, to skinął. Ty, czy mógłbym mi nie, od ciebie autograf, Gosia? Aż tak nie powiedział, no ale podchodzę, przedstawiam się, że cześć, tu Gosia, startuje. A tak, wiem. No, Gosia, ty startujesz Audi Sportetek, a w tym roku jeszcze TCR będziesz jechać. A ja wtedy po prostu, wiesz, czerwona, zalała, po prostu się było. No, wymarzony piękna, dzień. Piękna, że prawie miłosno-filmowa historia. Prawie, że jak tak. Spotkanie z idolem. Moja droga, dobra, to ja cię proszę, żebyś usiadła za kierownicą, bo będziemy teraz jechać. F1 2018, okay. Ja biorę swój mikroport. Z reguły po tej stronie siedzi moja mama i moja mama, zanim ruszę, już zakrywa twarz. Jak to się przekłada w ogóle, bo musimy odpalić grę. Mm-hmm. Ja myślę, że tym. Jakby co, Bartek jest i nam pomoże. Dobra. Macie jakieś problemy, dobra. To tam śmiało. Dobrze. Mamy, on jest bardzo podobny do tych panów z Narcos, nie wiem, czy to... Ja Pablo Escobar se le respeta. Słyszałem. Wiem, że słyszałeś. Specjalnie powiedziałem to tak cicho, żebyś słyszał. Ale poczekaj, czy wybieramy auta współczesne? Może współczesne, no będziemy tak na bieżąco z tym, masz, co się dzieje. Masz ulubiony, nie? Team F1, w którym chciałabyś wystąpić kiedyś? Teamu nie mam. Mam kierowców. Możemy na przykład... Ja jestem fanką Lewisa Hamiltona. To jest naprawdę, ja prawda. Nie znam dziewczyny, która nie jest fanką Lewisa Hamiltona. Słuchaj, i po prostu z Lewisem Hamiltonem dzieli mnie tylko... Tak, Mercedes. Okay. Ewentualnie jeszcze uwielbiam Leclerca. On jeździ teraz Alfa Romeo Sauber F1. To jest ta postać z serialu Alo, Alo? To ja, Leclerc? Nie? Chyba, może być, że nie ta. Ale może ten. No to co, Mercedes i Hamilton? Mercedes, Hamilton. Ja będę tym twoim... Umówmy się, że jestem w pit stopie. Będę słuchał twoich okrzyków. Czy jesteś na moim radiu, jesteś, tak? Jestem na swoim radiu. Mój data, mówię, nie, wszystko inżynier. Dobrze. O, czekam z obiadem. Gosia, czekam z obiadem. Dobra, co, zaczynamy. Aha, bo to jest jakiś trial, czy to... A nie, okej. Okay. Czekaj. Bo mamy włączoną w ogóle... Czekaj. O, rzesz. Czekaj, tu jest jakiś chaos, czekaj. No i koniec tego wyścigu. Poczekaj. Czekaj, minimum, czy ty mówisz do mnie. Musimy wykręcić. Ja się tak przesuwam, bo się boję, rozumiesz? O twoje zdrowie, rozumiem, i o siebie. Rozumiem. Bo w końcu jedziemy. Czy macie... Coś mamy, jakiś problem... Z nadsterownością pojazdu? Nie, że nie jest... kierownica nie współgra z tym, co się dzieje, jakby. A może po prostu to jest takie auto... Może ten Mercedes jest taki po prostu. O! Jest niewiarygodne. Jest zbyt duża czułość ustawiona, to, wiesz? To, co ta dziewczyna robi... Ale już ta czułość jest lepsza według ciebie? Już się poczułaś lepiej? Myślę, że lepiej, ale szczerze jest naprawdę zbyt... Próbowaliśmy załatwić tutaj prawdziwą kierownicę z Formuły 1, niestety nie udało się. Także... Ale czy tutaj można zgłosić, czy zgłaszamy usterkę kierownicy? No, możemy dać radę, ale jest bardzo duża czułość, poważnie. Chcemy zmienić czułość, Bartek, może pomożemy w trakcie wyścigu. W trakcie wyścigu myślę, że to będzie niemożliwe. Z czułością, zresztą już za chwilę, jak dojedziemy do mety, to będziecie mogli zobaczyć. Okej, cięcie. Tam jest aquapark prosto. Na Węgrzech? Tak, no. O, jest i reklama hotel, zegarków drogich. Ale słuchaj, Aga Borusik, moja koleżanka, zajmie się i wam troszeczkę o tej kierownicy zaraz w pograne powie. Ale czy jest to pierwszy lap? Nie, jeszcze 3 zakręty. Powiedz mi, jak wygląda? Czy ty możesz rozmawiać ze mną i jechać, czy nie? Czy mogę, jak najbardziej. Normalnie robię to podczas jazdy. Jest jakiś slang kierowców rajdowych? Wyścigowych? Wyścigowych, przepraszam. Tak, na przykład iść piecem, na przykład pluję przodem, na przykład ucieka mi tył, na przykład... Co jeszcze możemy być? No podsterowne, nadsterowne, ale to nie jest slang. No to już jest takie, to nawet nie znam takiego pojęcia. Czy... Ciebie nie kręcą rajdy, czy nie chciałabyś kiedyś wystartować w rajdzie, bo to jednak te dyscypliny się przenikają i często kierowcy startują w jednym i w drugim. Wiesz co, mam taką BMW 30. Okej, moje okrążenie za mną. Mam taką BMW 30, która faktycznie służy do takiego rajdowania, ale jest to generalnie inna bajka. Powiem ci, zaufanie komuś, kto siedzi na prawym, jest czymś niewiarygodnym. Ja na obecną chwilę nie wyobrażam sobie, jak mogłabym powierzyć moje życie
Nawet takiej osobie jak ja. Nawet takiej osobie jak ty. Ale kumpli w tym środowisku masz, Rafał Sonik, robicie coś razem. Tak, robimy coś razem, robimy super projekt razem, mianowicie projekt Girls on Track Karting Challenge, czyli inicjatywa dla dziewczynek w wieku od 13 do 18 roku życia, no. Które to mają szansę spróbować swoich sił za kierownicą go-karta. I trójka z nich, która przejdzie pozytywnie taki cykl szkoleń organizowany przeze mnie, pojedzie do Le Mans na europejski finał, słuchaj. Dobra, wiesz, że po tym okrążeniu będę ja próbował. Wiem, no. A ty mi będziesz zraszała czoło wodą. Dobra. Zobaczysz moje niewątpliwe kwalifikacje. Dobra. I będzie się działo, proszę państwa. Mamy to. Ja zaparkowałeś samochód, to ja bym chciał, bo jestem człowiekiem jednak retro. Ja się przesuwam, tak. Ty wziąłeś Cermedesa. To ja chcę być Vettel. Ferrari. Szukam czerwonego. Tak, jest czerwone. Dobra. Jadę. Jeszcze raz. Jadę. Jeszcze nie, teraz. O, teraz właśnie. O, teraz. O, teraz. Mówię teraz. Ci, nie, ostrożnie zgadzam, bo jest bardzo czuła kierownica. Serio, nie żartuję. Dobra, jest tak, dobra, wiesz. Dobra. Jakbyś taka baletniczka, nie? Jak mama. Na szpilkach. No. Dobrze. I teraz tak. Jadę powoli. Tak, bo ja, nie stresujmy się, tak? Tak. Jadę no. Teraz po bułki. No właśnie. Czekaj, gdzie tu jest? Mówię gdzie ci. Tu jest steczny? Halo! Gdzie jest steczny? Maksymalnie w tym. Lewą, lewą. Maksymalnie. Musisz zredukować bieg redukcja, do końca. Tak, redukcja do końca. Czyli lewą łopatką. Czekaj. Prosta startowa. Mhm. Dobra, i mów mi, kiedy mam zmieniać biegi, dobra? No dobra. Aż tam te czerwone dojdą do końca, widzisz? Widzę. No a tam jakby a takim obrotem już powiedzmy. To no teraz. To zmieniaj, no. Śmiało. I trzy. I cztery. I pięć. A zapnij też sześć, niech ma. Hamuj, hamuj, hamuj. Prawo, prawo. I to wszystko jedną nogą? Mhm. Nie, nie, to wszystko właśnie tą lewą. Hamujesz lewą. Tak piłeś popcorn, nie jedź. Jezus Maria, to jest wstyd na całą Polskę, rozumiesz? No, znowu jakiś klocuch o mnie napisze. Czekaj, że się nie znam. Jasne, że się nie znam. Na tym polega ten program, że się nie znam. Ja tu nawiązuję przyjaźnie. Z Gośką. Dobra, i teraz jedyneczka. Teraz będzie zakręt w lewo. Czyli atakujemy go od zewnętrznej, tak? Od... Teoria pokonywania zakrętu jest od zewnętrznej do wewnętrznej do zewnętrznej. Mili lewa z prawą, to dopiero wewnętrzna i zewnętrzna. Dobra, ja. Zewnętrzna jest z prawej. Czyli jadę sobie tutaj na prawo. Tak. Jadę, dawaj dwa. Mijam. O, pan Niki Lauda. Hi, czyż. O, pan... Nie mogę na to patrzeć. Uwaga. Ty nie możesz na to patrzeć? W lewo. No. I teraz nie można tak grać? Spadanie w dół i prawy szybki. Uważaj. W lewo, w lewo. Ustawia się do lewej strony. No. Spadanie. Teraz będzie w prawo. I wyjście na prostą pod górę, także szanuj... Słuchaj, ja, mimo że te słowa, które mówisz, są w miarę proste, bo pod górę, prosto, i teraz lewo, będzie uwaga, jednak... przez szczyt, lewo, hamuj na początku tarki z prawej strony. Słuchaj, nigdy nie pojedziemy razem na zakupy, powiem ci tyle. Gośka, nigdy nie przyjdę ba do twojego programu tego. Tak, to dobra, nie. Uwaga. Tam cię chętnie przewiozę. Opa! Szymon, bardzo dziękujemy. Poczekaj, Szczepan, daj sekundę. Świetna ekipa i świetny program. Dziękuję. Teraz idę umrzeć. W prawo. Bardzo mnie to irytuje, naprawdę. Ta gra mnie denerwuje. Czy ty miałaś kiedyś taką kraksę, gdzie pomyślałaś, oj, jest źle? No, w zeszłym roku, w sierpniu, jak złamałam nogę. Ojej, i co? To było bardzo przykre. Ukończyłam wyścig na czwartym miejscu. Ale ale z tą nogą? Tak. Z tym kikutkiem? No. Złamałam na kwalifikacjach, gdzie byłam czwarta, startowałam w wyścigu i ukończyłam wyścig. Słuchaj, a powiedz wyścig na czwartym. Ja porzucam tę grę, ja już nie chcę. Ale jeszcze trzy zakręty do końca. Trzy zakręty, no. Prawo. To jest straszne. I oni to pewnie ze śmiechu, pośmiemy się z Piotrka, zrobimy sobie po prostu teraz jedynkę na Onecie. I będzie. I cały Onet będzie, o, Bartek Wyglarczy będzie mi wypominał na korytarzu, o. Jeden, czy wsteczny? On może być wsteczny. Nienawidzę tego. To może a wiesz, że mogę przez te twoje teraz zabawy stracić pracę już nie poprowadzone nie. Bardzo dobrze ci idzie. Na pierwszą styczność, mówię ci, nie przejmuj się, jest bardzo duża czułość kierownicy. Gra jest wymagająca, nie ma asyst, także jesteś dlaczego na dobrej jest drodze. Dlaczego jest R? Ja nie mogę. Masz kierownicę do góry nogami. Okej. Okay. Jedziemy, spokojnie. Spokojnie, dowieźmy dom, dowieźmy to, zapnij dowieźmy dwa. Ten sukces. Nie, no dobra, ale nie, wróćmy... zapnij dwa. Okej, okay. Prawo. A może ja chcę jechać ekonomicznie w tej grze? No ale to, no może można tak próbować. O, jadę. No i bardzo dobrze, nie przyspieszaj za bardzo, bo nosi. I teraz będzie zakręt w prawo. Uważaj, już niedługo. Przyhamuj troszkę i w prawo. Bardzo dobrze. Okej, okay. Płynnie dodawaj gazu. Teraz będzie zakręt w lewo. Od zewnętrznej ustaw się, delikatnie. Zredukuj do dwójki, tak, do dwójki.
Spokojnie z gazem. Dobrze. Dobra. No i teraz będzie wyjście na pasu. Ostatni zakręt. Przyjedź go ładnie. Uważaj, ostrożnie z gazem, ostrożnie. Ostrożnie, dobra. Jesteś cudowny. Twój głos. Lewo, bo wjeżdżasz do pitlane. Okej. Okay. Teraz wyjście na prostą. Tam jest gaz do pitlane. Ja sobie nagram. Jakbyś mogła mi potem nagrać swój głos. Płynnie gaz. Delikatnie przyspieszamy. Delikatnie, bo widzisz, co się dzieje. Następna stacja. Arsenal. Trochę no ten, i mamy to, ale... przejechałeś. Ale słuchajcie, ja to wszystko opanuję. Czy ja dojechałem już to okrążenie? Tak. Czyli mogę coś zatrzymać, ale w spektakularny sposób puszczę kierownicę i... I tak ręce, tak. Tak się robi, jak się leci prosto. A jak będziesz leciała samolotem, to tak. To co? Trzeba tak się chować. Ja wiem, bo wtedy ostatnio leciałem i czytałem instrukcję. A Billy Bravo na końcu? Co jest? A Billy Bravo? Tak, ten jeden człowiek, który uciekał. Billy Bravo, że dobiegł i ocalił swoje życie. Dobrze, proszę państwa, jako że możemy zakończyć tę część naszego spotkania, podczas której mam nadzieję państwo się czegokolwiek dowiedzieli o brawurowej karierze tej młodej dziewczyny i wiele się państwo dowiedzieli o tym, że jak jedzie Lexus z logiem Onet rano, to warto pozostać w domu, kiedy ja jestem za kierownicą. A o tym, z czym to wszystko się je, jakie parametry ma ta kierownica i czy warto ją mieć w domu, opowie wam koleżanka Aga Borysiuk. Halo, Aga! Ready? Okay, he's ready. 1, 2, 3, 4. Korzystając z okazji, że nasze targi PGA 2018 się nieco przedłużyły na nasz kolejny, drugi odcinek programu Pograne, a na stoisku firmy LG jest akurat bardzo dużo symulatorów i bardzo dużo profesjonalnych kierownic, to mamy okazję, żeby z naszym kolegą Michałem sobie chwilę o tym porozmawiać i wam, drodzy widzowie, co nieco o kierownicach poopowiadać. Dla kogo kierownice tak w ogóle są? Kierownice są przede wszystkim dla fanów motoryzacji, gier wyścigowych, symulatorów. Świetny sposób, żeby po godzinach zrelaksować się w fotelu i zagrać swój ulubiony symulator. Uważasz, że człowiek, który od czasu do czasu gra w takie casualowe tytuły wyścigowe typu Need for Speed, powinien inwestować w kierownicę? Czy może to jest raczej dla ludzi, którzy uwielbiają symulatory? Wydaje mi się, że grając takie bardziej arcade'owe gry typu Need for Speed, no nie będzie czerpał pełni z tego, co porządna kierownica może zaoferować. Więc jeśli ktoś chce zainwestować w dobrą kierownicę, no to już tutaj to jest kierownica do gier typu właśnie Project Cars czy Gran Turismo, czy bardziej takich, w których ten model jazdy jest bardziej profesjonalny. Na co powinniśmy na samym początku zwrócić uwagę? Na to, jak kierownica układa się w rękach? No to tak, materiał, z jakiego kierownica jest wykonana, jest bardzo ważny, no bo jeśli ta kierownica zrobiona z taniego plastiku, ręce zaczną się od razu pocić i ten uchwyt nie będzie pewny, wystarczający. Jeśli jest kierownica zrobiona pokryta jest skórą, no to jest całkiem inne odczucie i w czasie jazdy no jest to o wiele wygodniejsze. Te symulatory, które mamy na stoisku, wartość to jest mniej więcej 30-40 tysięcy złotych. Jeśli ktoś by chciał zainwestować w stelaż, fotel, do którego sobie będzie mógł przymocować kierownicę. Kierownica dobra to jest 1,5 tysiąca złotych, fotel ze stelażem, drugie 1,5 tysiąca złotych, więc no w tych cenach już można już się poczuć trochę jak kierowca rajdowy. Co z force feedbackiem, czyli tak zwanym sprzężeniem zwrotnym? To jest mega ważne, no bo kiedy grając w grę i czujemy wibracje na każdym zakręcie, kiedy wpadamy w poślizg, kiedy wypadamy z trasy, no to te odczucia są o wiele lepsze i łatwiej jest zapanować nad samochodem, czując kierownicę pod rękami. Bardzo dziękuję ci, Michał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani Adze Borysiuk za tę wnikliwą opinię, ale zwróć uwagę na tą dziewczynę. Ona tutaj, proszę państwa, siedziała, gadaliśmy i nagle mimochodem ja się znalazłem tu, a ona wróciła za kółko, gdyż prywatnie nie jest w stanie po prostu również oderwać się od roboty. Dziewczyno, jak ty spędzasz wakacje? Wakacje akurat jeżdżę. Wakacje mam w grudniu, kiedy nie ma sezonu, ale tak to jeżdżę. No cały czas wakacje dla kierowcy wyścigowego to jest po prostu środek sezonu. Proszę państwa, gdzie będzie można cię zobaczyć? To jest ważna informacja dla was. Najbliższy mój wyścig jest, uwaga, w Bahrajnie. Jest on w ostatni dzień listopada. Tak to wszystkie możliwe social media, Facebook i Instagramy.
I tam jest też wyścigowo. Dobra, ja się bardzo cieszę, że masz taką podzielność uwagi, ale jednak zostawiamy cię w swoim świecie, nie denerwuj się. Gosia Rdest, najszybsza kobieta świata wkrótce, była naszym gościem. A teraz, proszę Państwa, będziemy mówić o czymś na W. Virelli. I ten mężczyzna, kolega Bartek, przeprowadzi recenzję tej wspaniałej gry, również związanej z motoryzacją. Tak. Dziękuję panu bardzo. Przenosimy się w świat Virelli. Virelli 4 pojawiło się znienacka. Wystarczy wspomnieć, że od trzeciej odsłony minęło aż 16 lat, a seria debiutowała jeszcze na pierwszym PlayStation w ubiegłym tysiącleciu. Zaskakująco, Virelli 4 zachowuje jednak tożsamość marki, skupiając się na trybie kariery dla pojedynczego gracza. Problem w tym, że chociaż wszystko w tej grze jest na swoim miejscu i w zasadzie wykonane poprawnie, to gra zdaje się być pocztówką sprzed kilku lat. Niekoniecznie pod względem oprawy graficznej, ta wypada bowiem całkiem przyzwoicie. Bardziej chodzi o podejście do konstrukcji samej zabawy. Zarówno tryb kariery, jak i pojedyncze wyścigi niczym nie zaskakują, mimo że na papierze lista dostępnych modeli zabawy wygląda zachęcająco. Left five, Titans. Twórcy z francuskiego studia Kiloton przygotowali 5 trybów rozgrywki. Standardowy rajd umożliwia nam przejechanie wybranej trasy w asyście pilota. Rallycross przenosi nas na zamknięty tor, na którym zderzak w zderzak walczymy o jak najlepszą pozycję z innymi kierowcami. Wyścigi buggy umożliwiają nam ściganie się charakterystycznymi samochodami terenowymi. Wyścig na szczyt to z kolei dyscyplina, w której pierwsze skrzypce gra duża prędkość. Dostępne dla tego trybu pojazdy bez problemu osiągają ponad 300 km na godzinę. Ostatnia jest Gymkhana, czyli wyścig po zamkniętym torze stworzonym w taki sposób, aby umożliwić najbardziej efektowny przejazd. Wszystkie powyższe tryby napotkamy także podczas przygody z karierą. Zarządzamy w niej zespołem rajdowym, a głównym celem jest rzecz jasna zarabianie pieniędzy, zdobywanie nowych wozów i wygrywanie wszystkiego, co się da. A na liście zakupów mamy ponad 50 licencjonowanych maszyn. Na szczęście wszystkie te pojazdy są od razu dostępne w trybie swobodnej rozgrywki i nie trzeba przechodzić całej kariery, żeby przejechać się wymarzonym samochodem. Nieco mniejszy wybór dotyczy dostępnych w grze lokacji, w których możemy pojeździć. Trzeba jednak przyznać, że udało się twórcom maksymalnie je zróżnicować. Mamy więc leśne ścieżki i pustynny piach w kanionie, a także miejskie scenerie. Virelli 4 ma jednak jedną poważną wadę. To mechanika jazdy, a więc rzecz w grze wyścigowej najważniejsza. Twórcy nie starają się przekonywać nas na siłę, że mamy do czynienia z symulatorem z prawdziwego zdarzenia, ale nie jest to też całkowicie zręcznościowa produkcja. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, jak samochody reagują na nasze polecenia. Czuć pewne opóźnienie w reakcji wozu, co sprawia wrażenie pływania po trasie. Grę polecamy przede wszystkim fanom klasycznych wyścigówek. Na niedociągnięcia mechaniki można przymknąć oko, jeżeli chcemy się przy niej dobrze bawić, bez ambicji na bicie rekordów świata. Czy możesz iść do domu? Kosia? Proszę Państwa, jestem znany ze swojej empatii, dlatego zostawiam koleżankę Gosię Rdest w studio. Niech sobie jeździ, ja posprzątam. Niestety na upartych ludzi nie ma, proszę Państwa, sposobu. Kolega Bartek zrecenzował dla Was wszystko, co było do zrecenzowania, a my widzimy się w kolejnym odcinku Pograne. Ja gaszę światło.